pakiet 100 zmian jest ważny nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla całego państwa, dla obywateli, dla urzędników. Po pierwsze dlatego, że powinien doprowadzić do nieco lepszego, do poprawy jakości stanowionego prawa, co będzie skutkowało przede wszystkim tym, że decyzje wydawane przez urzędników będą mogły być wydawane w sposób budzący mniej kontrowersji i w sposób szybszy, co przełoży się oczywiście na relacje państwo-obywatel. Z drugiej strony dotyka też obszaru prowadzenia kontroli, powinny być one bardziej transparentne. W ten sposób przedsiębiorcy nie powinni obawiać się tych kontroli. Poza tym, jeżeli będziemy mieli możliwość szerszej analizy ryzyka, te kontrole będą bardziej celowane i będą trafiały do tych podmiotów, które, wśród których będzie wiele rzeczy być może wartych poprawienia. A ze swojej strony warto podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze również udział w innego rodzaju zmianach w ramach tych 100 zmian, chociażby w procedowaniu nad projektem zmiany ustawy dotyczącej ograniczenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. ZUS dołoży wszelkich starań, aby wszystkie zmiany, które zostaną uchwalone, wprowadzić w życie, wdrożyć jak najszybciej i w jak najlepszy sposób.